Cześć. Cześć, cześć. A my znowu o prądzie będzie. Tak, znowu będzie o prądzie, ale to tym razem nie jest nasz pomysł, tylko jeden z dostawców energii ludziom popalił 40 coś ludzi, tak? 40 paru poszkodowanych w Strzelcach Opolskich. Tak, w Strzelcach Opolskich wpuścili im 400 V zamiast 230 w gniazdko, no i nam się popaliły ludziom różne rzeczy. Tak, no w zasadzie poszło wszystko, co było podłączone do gniazdek, jak za późno bezpieczniki na wejściu zadziałały. No tak, no chyba, że tak, chyba, że zdążyło się, że zdążyło wywalić bezpiecznik. No pytanie właśnie, czy zdążyło, czy nie, i jak nie zdążyło, to fajnie, bo i telewizory, lodówki, komputery, no wszystko, co było pod prądem, to szlak trafił. No, w nowoczesnej elektronice na ogół bezpieczniki nie zdążają. To taka zasada jest. No niestety tak jest. No i kurczę, to się zdarzyło, moi drodzy, podczas prac konserwacyjnych. Po prostu no, tak bywa. Ktoś coś, komuś coś nie pykło, ktoś czegoś nie zauważył, nie dopatrzył, może się pomylił, może miał gorszy dzień. Wiesz, nie wiem, nie było mnie tam, ale na 99% z tego, co ludzie mówili i co opisywali z tych 400 voltów, które się pojawiły, to po prostu panu się przewód faza z zerem pomyliła i puścił napięcie międzyfazowe po prostu w gniazdko. I dlatego się zrobiło 400 voltów. Skąd się bierze 400 voltów, to możemy opowiedzieć innym razem, nie będziemy się teraz Ale teoretycznie jest to możliwe, tak jak Konrad mówi. Tak, tak. Zamiana. Jak ktoś ma trzy fazy w domu, to jak sobie weźmie miernik pomiędzy zerem a fazą, a pomiędzy dwoma fazami, to mu pokaże 400 V. Także nawet w domu możemy sobie zrobić takie kuku. Nie potrzeba do tego wcale błędu firmy energetycznej. Wystarczy, że się myknie nasz elektryk, który nam przyszedł coś tam porobić przy tablicy, albo sami sobie możemy takie kuku zrobić. Dlatego między innymi, jak kupujemy jakieś urządzenie zasilane z trzech faz, to tam jest wyraźnie napisane, że instalację musi przeprowadzić elektryk z uprawnieniami, bo jak nie, to tracimy gwarancję. No poniekąd słusznie. No tutaj akurat wiadomo, ludzie dostaną odszkodowania, ale to kłopoty, walka o te odszkodowania, wiadomo. A no co możemy zrobić, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia u nas takiego problemu, czyli jak energetycy coś pokręcą, żeby nam sprzętu nie popaliło przynajmniej tego, co cenniejszego. No jest sposób. Znaczy są dwa sposoby tak naprawdę. Pierwszy sposób to jest taki, żeby po prostu urządzenia, których nie używamy, wyłączać. Nie włączać na standby, tylko wyłączać po prostu fizycznie. Czyli takie najprostsza rzecz, kupujemy sobie taki przedłużacz z wyłącznikiem, przypuśćmy, stawiamy przy komputerze i jak nie pracuje komputer, to go pstryk i w tym momencie on jest odłączony, bo cały myk polega na tym, że w tym momencie praktycznie każde urządzenie elektroniczne nie jest wyłączane, jest tylko usypiane. Jest tylko usypiane. Zobaczcie, że tam się cały czas na telewizorze wam diodka pali, nie? Zresztą on nie może być wyłączony, bo inaczej by się go nie dało z pilota włączyć. Jeżeli chcemy go wyłączyć, to go musimy po prostu fizycznie odpiąć od prądu. Kiedyś jeszcze telewizory z przodu miały taki guzik, który po prostu można było włączyć i to był taki normalny włącznik, taki jak się włącza światło, który po prostu normalnie przerywał obwód, odcinał połączenie. No to też nie zawsze zabezpieczy przed takim przepięciem. Przed takim akurat by zabezpieczyło. To przed piorunem się nie zabezpieczy, bo on przejdzie po stykach, ale przed piorunem to naprawdę to już jest ciężka sprawa. Jak blisko gdzieś walnie, to nic nie pomoże. To nic nie pomoże. Ale no okej, dobra, no po pierwsze to można w ten sposób sobie wyłączyć rzeczy, których nie używamy, a niektóre rzeczy muszą być włączone cały czas. A no i poza tym to jest no, upierdliwe, no nie po to wymyślono standby, żeby tego nie używać, no jeżeli dokładnie chcemy mieć telewizor, który możemy włączyć z pilota, no to nie możemy go wyłączyć z prądu. No tak, no ale wiesz, mówisz o telewizorze, ale lodówka, no nie wyłączysz, no nie wyłączysz pieca, tak, też nie odłączysz. Wiesz, ale jest na przykład komputer stacjonarny, komputer, zupełnie tak, spokojnie. No, laptopa tym bardziej, nie? Laptop też nie musi być cały czas podpięty. No i przede wszystkim to tak ogólnie, no jak gdzieś wyjeżdżamy na dłużej, to powyłączajmy. Tak, no. Możemy nawet bezpiecznikami to zrobić po prostu. Tylko no pamiętajmy o lodówce, żeby nam nie popłynęła. No ale to jest takie rozwiązanie, tak powiem, no i proste i jednocześnie dosyć uciążliwe. Natomiast jest rozwiązanie takie, które nam, że tak powiem, nie przeszkadza w codziennym użytkowaniu i to są wszelkiego rodzaju listwy antyprzepięciowe. Albo nie listwy, tylko na przykład takie coś. No ciężko to listwą nazwać, natomiast to jest dokładnie to samo. Tylko to jest na jedno gniazdko. To jest na jedno gniazdko, w las, w las. I teraz tak, jedna uwaga.
to musi być listwa antyprzepięciowa, na której jest wyraźnie napisane, że ma obsługę przed przepięciami, ponieważ duża część, szczególnie tych tańszych, to jest po prostu normalny, zwykły przedłużacz, do którego dołożono dwa bezpieczniki i wyłącznik. I tyle. I on przed takim czymś was zabezpieczy, ale po fakcie, to znaczy te bezpieczniki to się spalą, ale już po tym, jak wam się spaliło to, co było za nimi. Natomiast jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed takim właśnie wpuszczeniem 400 V omyłkowym, czy przed innego tego typu rzeczami, to musimy mieć urządzenie, które ma napisane, że jest antyprzepięciowe, że ma funkcję zabezpieczenia przed przepięciami. Czyli to nie może być listwa przeciwzakłóceniowa albo tam listwa ochronna czy coś takiego, bo nie, tam różne rzeczy musi piszą. Być napisane. Musi być napisane, że ma funkcję antyprzepięciową i tyle. To nie są najtańsze rzeczy, bo tak jak patrzyłem, to taka naprawdę antyprzepięciowa listwa kosztuje dobrze dwa razy tyle, co przedłuża z bezpiecznikami. Tak, no mniej więcej. Więc no tak koło stówki się zaczynają. Spokojnie, 100-150 ziko musicie liczyć na taką, powiedzmy, czterogniazdkową. Zdarzają się ilość gniazdek, to akurat tutaj nie ma znaczenia. Tak, no wiecie, możecie użyć czegoś takiego i do tego dalej już podłączyć rozgałęźnik normalny. A tak, tak, dokładnie. No. Ja tak na przykład mam sprzęt podłączony przez to, do tego zwykły już taki rozgałęźnik dziesięciogniazdkowy. Ważne jest, że to ci odetnie. To mi odetnie. To co dalej, to tam już nie ma dokładnie znaczenia. Ważne po prostu, żebyście zwrócili uwagę na opis tego urządzenia. No tutaj nie będziemy konkretnych proponować, bo nikt nam za to nie płaci, natomiast uczulamy. Najlepiej idźcie do sklepu, może nie supermarketu, tylko do sklepu takiego bardziej specjalistycznego, gdzie sprzedawca coś trybi na temat tego, co sprzedaje i też wam wybierze taką listę. Tak, no jeszcze, słuchaj, najlepiej to by było, gdyby było napisane, jaki jest czas reakcji tego zabezpieczenia. No im szybszy, tym lepiej, tak? Tak, im szybszy, tym lepiej. Natomiast jeżeli ktoś takie rzeczy pisze, to znaczy, że to zabezpieczenie faktycznie tam jest. Mhm. To też możecie poznać właśnie taką porządną listę, tak? No. I po prostu podłączcie, gdzie się da i faktycznie tak jak wyjeżdżacie, ja to polecam, bo ja to sam praktykuję, hebelki w dół i wtedy problemu nie ma, bo pamiętajcie, że sprzęt podłączony do gniazdka może też się zajarać, szczególnie jak to jest jakaś tandeta sprowadzona z Chin, jakaś niewiadomego pochodzenia ładowarka. A tak, to też poza tym on się może spalić sam z siebie. Tak, sam z siebie nawet, wiecie, bez przepięcia, także... A poza tym, no zastanówcie się, czy... dobry zwyczaj. Czy wasze urządzenia muszą być po prostu na stałe zapięte do prądu. Pamiętajcie, że one w stand-by'u też jakiś tam kawałek energii sprawa konsumują. Tak, stand-by nie jest za darmo. To nawet nasz branżowy kolega, który jest ostatnio dosyć popularny na TikToku, sobie go znajdziecie bez problemu, bo pewnie wiecie, o kim mowa, sprawdził, że nawet ładowarka smartfonowa zostawiona w gniazdku jakieś tam koszty powoduje, a biorąc pod uwagę to, że prąd już tańszy nie będzie, a może być tylko i wyłącznie droższy. No nie, i poza tym weź pod uwagę, że jak tych rzeczy masz popodłączonych, no, tam pewnie z 10, jakby tak policzyć na stand-by'u, jak nie więcej. To się zrobi już. To się zaczyna robić i że one chodzą 24/7. Tak, także... To zaczyna już... No, już to zaczyna być widać w rachunku. Może dokładnie. Nie jest to kwota, ale za którą pojedziemy na Kanary, ale po co wydawać? Po co im dawać, zarobić niepotrzebnie? Lepiej wyłączyć i już. Także cóż, wiecie już, jak poznać dobrą listwę i jak się zabezpieczyć przed przepięciami. Życzymy wam oczywiście, żeby przepięcia was omijały. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jasne. Cześć.